Z wielką radością pragnę przywitać tych wszystkich, którzy zgromadzili się w Leżajskiej Bazylice, aby uczestniczyć w jednym z najważniejszych obrzędów w życiu zakonnym, jakim są obłóczyny. To nasze dzisiejsze spotkanie i ta uroczystość ma także wymiar historyczny, ponieważ są to pierwsze obłóczyny po połączeniu formacji 5 polskich prowincji zakonu braci mniejszych. Dzisiaj mamy tutaj braci nowicjuszy, czy też braci, którzy za chwilę rozpoczną nowicjat z 4 polskich prowincji i z prowincji świętego Michała Archanioła na Ukrainie. Szatę, znak Twojego poświęcenia się Bogu i zachowaj w swoim wnętrzu wiarę, którą na zewnątrz wyraża ten święty strój zakonny. Oto będziesz nosić imię zakonne brat Teofil, brat Aiden. Odtąd będziesz nosił imię zakonne brat Roch. Odtąd będziesz nosił imię zakonne Piotr. Odtąd będziesz nosił imię zakonne Ambroży. Odtąd będziesz nosił imię zakonne brat Adam, brat Piotr, brat Wojciech. Odtąd będziesz nosił imię brat Michał, brat Maksymilian, brat Tymoteusz, habit ma być naszym znakiem jedności z Bogiem, naszej jedności z Chrystusem. Nie bez przyczyny tak wiele w naszej tradycji franciszkańskiej mówi się o tym, że nasz habit uszyty jest na kształt krzyża. Po drugie, nasz habit ma być znakiem naszej jedności z braćmi. Wielu ludzi zwraca nam uwagę, że kiedy mamy na sobie habity, wyglądamy niemalże tak samo, że łatwo nas pomylić. Ale tutaj nie chodzi o jednakowość zewnętrzną i mentalną. Nie o jednakowość, ale o jedność. O to, abyśmy uświadomili sobie, że choć tyle nas różni, łączy nas to, co najważniejsze. Sens życia, cel życia i droga, która do tego celu prowadzi. I wreszcie habit ma być znakiem jedności z samym sobą. Jedności między tym, na kogo wyglądamy dzięki habitowi, a tym, kim jesteśmy. Tylko tyle i aż tyle.